Dziś obchodzimy Dzień Bibliotekarza i dziś na UMK ruszył Tydzień Bibliotek. W tym roku odbywa się pod hasłem Dowolność czytania i nawiązuje do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na wydarzenie składa się szereg promocji, wystaw i spotkań z autorami książek. Biblioteka Uniwersytecka wzorem lat ubiegłych przyłączyła się do 15. edycji Ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Wydarzenie ma na celu podkreślenie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza, a także zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tydzień Bibliotek to bogaty w wydarzenia w naszej instytucji właśnie tydzień i mamy kilka do zaproponowania imprez dla Państwa. Między innymi w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, targi czy kiermasz książki regionalnej. Kilkunastu wystawców pokazujących swój dorobek wydawniczy z regionu. Przy okazji promocja książki Historia Pomorza, kolejnego tomu. Podczas tygodnia w gmachu Biblioteki UMK można oglądać dwie wystawy. Jedna z nich nawiązuje do odzyskania przez Polskę niepodległości. Taniec ojców to odwieczne, cenne druki polonezów należące do zbiorów UMK. Wśród obiektów jest prawdziwa perełka. Wydanie poloneza G-Small Fryderyka Chopina, wydrukowanego w 1869 roku. Krótko po wydaniu tego poloneza został on zakwestionowany przez opiniotwórcze środowisko muzyczne. Przez wiele lat trwała dyskusja na temat autentyczności tego poloneza. Dopiero w 1958 roku, kiedy na światło wyszły pewne dokumenty potwierdzające autentyczność, był to spis sporządzony przez siostrę Fryderyka Chopina, przywrócono autentyczność tej kompozycji. Biblioteka przygotowała również bardziej żartobliwą wystawę pod tytułem Dowolność czytania. Są to różne czasopisma wydane na przykład w formie podkładki do piwa czy banknotu, ale także opłatka. Są to na przykład książki rozkładanki, ale też na przykład książka w butelce czy książka na mikrofiszy, mikrofilmie. A więc czego to człowiek nie wymyśli, aby przekazać swoje myśli, można powiedzieć. Także atrakcyjna jest przede wszystkim pod względem formy. Nie jest to wystawa poważna, to jest raczej wystawa na wesoło. Tydzień Bibliotek organizuje Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Wydarzenie w Toruniu na UMK potrwa do 15 maja.